Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Zaczynamy miesięczną, bo tak sobie akurat wyliczyłem, przygodę z albumem komunijnym. Będę chciał, żeby odcinki całego tego, odcinki tudzież części tego albumu pojawiały się w środy i w niedzielę na moim kanale, więc myślę, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z moim planem i z tym, co sobie zaplanowałem, to wspólnie przez cały miesiąc przebrniemy przez ten album. Nie chcę częściej dodawać filmików, ponieważ dla mojej wygody, bo ja, żeby to wszystko jakoś czasowo ogarnąć, to dwie części na tydzień wydaje mi się, że w zupełności wystarczą. Będziemy sobie w każdym odcinku, w każdej części wykonywać po dwie strony z albumu. Album mój będzie miał 14 stron, więc to już jest 7 części, plus do tego chyba jedną część sobie, siódmą sobie zrobimy, przepraszam, ósmą sobie zrobimy, ogólnie chyba już takie wykończenie w środku albumu, typu jakieś jeszcze, będę się starał maty na bieżąco wkładać w kieszenie, ale jakieś maty, może jakieś ozdabianie kieszeni, coś gdzieś, jak będzie coś brakowało, to będzie takie uzupełnienie, a ostatnia część, pewnie dziewiąta, zrobimy sobie tutaj coś na okładce i sobie ogólną taką prezentację tego albumu zrobimy. Tak jak widzicie, mam tutaj przed sobą bazę z Eco Scrapbooking. Ja bardzo lubię pracować na tych bazach, bardzo serdecznie polecam. Może nie tyle, może dla początkujących polecałbym właśnie tą bazę, gotową bazę, bo można sobie taką gotową bazę kupić. A dla osób, które chcą troszkę więcej pracy włożyć w album i troszkę tak, żeby dać więcej od siebie, polecam bardzo też, są bazy albumowe warsztatowe, gdzie po prostu dostajecie spakowane wszystkie elementy albumu i możecie sobie samodzielnie wszystko, począwszy od okładki, po system mocowania kart, potem po wklejenie karty i naprawdę polecam, bo sam właśnie sam wykonuję. Tutaj sobie też przygotowałem taką bazę warsztatową właśnie. Nie chcę już przeciągać, żeby ten filmik, bo tutaj pewnie jedną dodatkową część wypadało pewnie poświęcić na zrobienie takiej bazy albumowej. Ja już taką bazę albumową na kanale, tą warsztatową z Eco Scrapbooking, składałem. Więc ja tutaj, jeżeli Wam nie zapomnę, to albo Wam tutaj zrobię na górze odnośnik, albo po prostu w opisie dam Wam link do tego filmiku i możecie sobie gdzieś tam później obejrzeć, jak taką bazę albumową złożyć. Naprawdę to nie jest jakaś wielka jakaś magia, ani jakieś coś bardzo skomplikowane, bardzo prosto się to wszystko składa. Ponieważ będziemy robić album komunijny, ja postawiłem na białą bazę, a jeszcze w dodatku, ze względu na to, z jakiej kolekcji będziemy korzystać, to też mi jakoś tutaj ta baza biała bardzo pasowała. Może z tego względu, że jest to album dla dziewczynki, to tutaj ta okładeczka, przede wszystkim okładeczka jest biała. Jeżeli byłby dla chłopca, to albo bym się pokusił o jakieś, może jakieś niebieskie płótno, albo takie jakieś w kolorze lnu, takie coś innego, ale że Boże, brakuje mi słów, album dla dziewczynki, to będziemy sobie pracować na białej bazie. Będziemy sobie pracować taki wybór, takiego wyboru dokonała osoba, która zamawiała u mnie ten album, a mianowicie będziemy pracować na bazie z, Boże, na papierach z Alchemy of Art. First Holy Communion, pierwsza komunia święta, to jest ta kolekcja. Osoba oczywiście, która zamówiła sobie u mnie ten album, ja oczywiście poprosiła mnie o przedstawienie kilku jakichś wersji, kilku wersji
właśnie kolekcji, z jakich mógłbym wykonać ten album, padło na tą kolekcję, więc oczywiście będziemy działać sobie właśnie z tymi papierkami. Ja pewnie będę tutaj, jeżeli chodzi o obklejenie bazy, na przykład tutaj, tak jak wklejenie tutaj, obklejenie kart, to będę pewnie korzystał z tych tutaj, z tego bloczka 15 na 15. Jeżeli chodzi o wykorzystanie jakiś grafik, może ich nie ma tutaj za dużo w tej kolekcji i może dobrze, bo jest przepiękna, duża ilość elementów do wycinania. Ja tutaj jestem właśnie, że tak powiem, w trakcie wycinania elementów z tej kolekcji. Troszkę tych elementów jest i idealnie można to wszystko wykorzystać, także my sobie na pewno tutaj też jakieś kompozycje w środku, w albumie będziemy wykonywać. Tyle chyba na sam początek to, co chciałem powiedzieć. Aha, i oczywiście muszę tutaj sięgnąć po mój magiczny segregator i tutaj mam oczywiście przygotowaną już całą. Ja sobie mam taki segregator i tutaj sobie wszystkie albumy, te co wykonuję, rozpisuję sobie i potem sobie wkładam, i czasem jak jakiegoś potrzebuję rozwiązania czy jakiś pomysł na coś, to sobie podpatruję tutaj i szybciej mi się tą pracę organizuje. Lubię mieć tak wszystko rozpisane. Oczywiście to w trakcie pracy albumu czasem ulega weryfikacji i czasem coś muszę zamienić, bo coś mi tutaj nie pasuje, albo są jakieś elementy, które na przykład podczas zamykania albumu będą się zahaczać, więc wtedy zamieniam po prostu strony, coś robię z innej strony wcześniej, żeby to jakoś tak fajnie wszystko grało. Dzisiaj w tej części wykonamy sobie stronę pierwszą i stronę drugą. Na stronie pierwszej, czyli tutaj na tej okładkowej, zrobimy sobie taką kieszeń dolną. Na kieszeni sobie zrobimy kopertkę, z tego względu, że to jest jako prezent i tutaj może osoba, która zamawiała sobie album, będzie chciała jeszcze dodatkowo, oprócz tego prezentu, którym będzie album, włożyć jakieś pieniążki do tej koperty, albo ewentualnie potem ta kopertka zostanie na jakieś pamiątki, coś będzie można do tej kopertki schować. A tutaj obok sobie zrobimy takie dwie klapka górna, klapka dolna i tutaj to będzie wszystko zamykane na będzie zamykane wszystko na książeczkę. Także myślę, że ja sobie to z tyłu tutaj mam taką tablicę, ja sobie to przyczepię na tą moją tablicę. Niech to tutaj wisi, będę miał wszystko na oku, a my się oczywiście zabierzemy za pierwszą stronę, czyli tutaj tą stronę z tą kieszenią i z kopertką. I tutaj sobie wybierzemy papier bazowy. Ja będę przede wszystkim chyba będę, może sobie wybierzemy ten tutaj z tą dziewczynką, bo jak tutaj sobie zrobimy kieszeń, na kieszeń pójdzie kopertka, to wtedy, żeby tutaj ewentualnie jakiś element komunijny był, z tym, że ja robię to jeszcze tak, ponieważ ten album, te bloczki mają wielkość 15,2 na 15,2. Ja, żeby się już z tymi 2 mm nie bawić, ja sobie zawsze docinam na wielkość 15 na 15. Wtedy się już są równe te miary, już nie trzeba pamiętać o tych 2 mm, więc najpierw, żeby sobie nie zapomnieć, przytnę sobie ten arkusz. Będę sobie docinał tutaj z boku, bo mam strasznie dużą gilotynę ciężką i nie będę tutaj za każdym razem wkładał, będę sobie tutaj z boku będę sobie przycinał te elementy, czyli przycinam sobie ten na 15. I tutaj na 15 sobie przytnę. O, super. To jest tylko 2 mm, więc to aż takiej różnicy nam tutaj wielkościowej nie zrobię. I tak większe zdjęcia do tego albumu jak 9 na 13 się nie zmieszczą, więc spokojnie. Teraz wezmę sobie
dużą kolekcję, bo zaczniemy sobie robić, działać tutaj. Ciągle wam poszeleszczę. O, tutaj są jeszcze takie karty do wykorzystania. Też możemy gdzieś w albumie fajnie to rozciąć i wykorzystać. Wybierzemy sobie arkusz, z którego zrobimy sobie kopertkę. Może że ze względu, że tu jest różowe, to tutaj kieszeń sobie zrobimy beżową, a tu możemy sobie właśnie z tego różowego zrobić tą kopertkę. Ja sobie to na razie odłożę na bok. Ja kopertki do albumów wykonuję sobie. O, jakieś coś tutaj jest z tego. Wykonuję sobie, wykorzystując szablony. Kiedyś Craft O'Clock wypuszczał kolekcję z takimi kopertkami. Ja sobie kiedyś od tych kopertek zrobiłem szablony i sobie teraz wykorzystuję w różnych albumach. Z tym, że trzeba pamiętać, że tą, bo to jest zamykanie naszej kopertki, trzeba sobie zrobić troszkę, zresztą będziecie widzieć, musimy sobie to wydłużyć sobie tą klapeczkę, ponieważ ona w oryginale po złożeniu koperty jest strasznie na styk i czasem nawet tutaj nam wystaje, ale będziecie widzieć wszystko, jak ja to robię. Tutaj sobie maksymalnie dojeżdżam do środka i sobie teraz robimy tak, objadę sobie tutaj dookoła wszystkie te boczki tu, tylko właśnie nie wiem, bo jak tu po otwarciu tego, nie, będą tylko kwiaty chyba. I troszkę tutaj, ale to nie będzie widać. Dobra, przysuwam, przystawiam sobie tutaj z powrotem i objeżdżam sobie dookoła. Zrobimy sobie tą kopertkę najpierwsze. Dobra, i teraz, żeby sobie wydłużyć troszkę tą klapeczkę, ja sobie tak na oko, ja wiem, 2-3 mm przesuwam do góry i objeżdżam sobie o, i tutaj sobie tylko łączę, ten szablon sobie odkładam, biorę sobie moje nożyczki. Najpierw sobie objadę tak bez. To sobie na razie na bok odkładam. I teraz sobie po prostu to, co żeśmy sobie odrysowali, po prostu sobie objadę. Ja tak będę zerkał co chwilę, czy mi się nagrywa to wszystko, bo ja mam zawsze takie wrażenie, że coś mi się tak porobi, że w pewnym momencie przestanie mi nagrywać i będzie. I tutaj sobie wiecie, to nie będzie tak idealnie wszystko zrobione, jakbyśmy to wzięli wykrojnik i wycięli wykrojnikiem, ale staram się to zrobić w miarę jak najlepiej to wycięcie tutaj. I jeszcze tutaj nam spód tej kopertki został.
sobie po prostu tutaj jedziemy. To mi zostanie, to sobie zrobimy może kółeczka do, to mi już nie będzie potrzebne. Teraz biorę sobie linijkę, biorę sobie moją kość i teraz zrobimy sobie, nie, najpierw sobie zrobimy zagięcia tutaj tych skrzydełek, które będziemy sobie, którymi będziemy sobie tutaj składać. Raz. I tutaj będzie. Dwa. To sobie zagniemy. Tutaj sobie zaginiemy następne. Tu już będę sobie zaginał. Ops, tak. I tutaj nasze wieczko troszkę do góry. Troszkę sobie przejadę. Hop, hop. I tutaj też sobie zaginiemy. Kością przejedziemy. Tutaj sobie wszystko wyprostujemy. Jak otworzymy, to będzie taka fajna kompozycja. Kompozycja kwiatowa i widzicie, i tutaj nic nam tutaj nie wystaje, bo jeżeli w oryginale, to tutaj przy tych, w szczególności przy tych tutaj bocznych tych łuczkach było tak praktycznie na styk, więc ja wykombinowałem, że można to tak sobie przedłużyć. Dobra. I teraz będę potrzebował raz, dwa, trzy, cztery kółeczka. Muszę sobie wyciągnąć moją maszynkę. Tak, jeszcze linijka padła. Dobra. Z boku jest ta maszynka. O, mam kółeczko. Tutaj wyjdą dwa kółeczka. Będziemy potrzebować dwa. A zrobimy sobie różowe tutaj, nie będziemy już paplać innym kolorem. I tutaj sobie utniemy kawałek. I z tego sobie też. Ja sobie za chwilkę wytnę i zaraz do Was wracam. Jedno kółeczko jest. Drugie kółeczko też już mamy. Jeszcze nam zostały dwa kółeczka. Już sobie wycinamy.
Dobra. Już jestem. Mam wycięte dodatkowe. Te pójdą. Tutaj mam dwa. Tutaj mam dwa. Mam nadzieję, że tutaj gdzieś mój szablonik do wycinania, do robienia dziurek jest. Żeby tą kopertkę zrobić. I teraz tak. To pójdzie tutaj. To pójdzie tutaj. Tylko muszę właśnie teraz jeszcze poszukać tego mojego szablonu. Tu gdzieś. Gdzieś był tylko. Tylko gdzie? No oczywiście, jak jest potrzeba, to go nie mogę znaleźć. Ale to chyba nie tylko u mnie tak jest. O, jest żółty. Dobra, jest, znalazłem. To sobie odkładam kółeczko. I teraz ja sobie robię tak. Tutaj mam w miarę takie dobre. I tutaj sobie robię kropeczkę. I teraz tak przybijam sobie dziubaczkiem. Biorę sobie kolejne, żeby sobie zrobić. I już nie ten, tylko biorę sobie też od razu dziubaczek. I sobie przebijam. I teraz robię sobie tak, że to pójdzie tu. Dobra. A to pójdzie tutaj na dół. I tutaj sobie też przebijemy dziurkę. Raz. I tutaj sobie też przebijemy dziurkę. Dobra. Teraz poszukam. Brakuje mi miejsca tutaj. Może by tutaj te są za duże. Zobaczymy, jakie tutaj mamy. O, wykorzystamy sobie srebrne serduszka. Potrzebuję dwa. Będzie chyba najlepszy wybór. I biorę sobie kółeczko, serduszko i tutaj sobie dajemy. I ja sobie to rozkinam i tak samo wkładam sobie tutaj w tą. I tutaj sobie też rozginam. To sobie od razu odłożę, żeby mi nie zginęło. I teraz biorę sobie te drugie kółeczka. Smaruję klejem. I przykrywam je tutaj te moje. One nie będą aż tak widoczne. Tu i biorę sobie to drugie. Smaruję klejem.
i przykładam sobie tutaj, żeby po prostu jak będziemy coś wkładać, ktoś będzie wkładał do koperty, to żeby tutaj nie haczyć o te skrzydełka od ćwieków. Mogę schować, bo to mi nie będzie już potrzebne tutaj. Dobra. I teraz mogę, wezmę sobie taśmę, poszukam sobie moje nożyczki do taśmy. Moje nożyczki do taśmy. Teraz podkleję sobie tutaj te skrzydełka. Dobra. Odkładam. To sobie przyciskam. Ściągam sobie błąki. Smaruję sobie jeszcze dodatkowo klejem w razie, jakby mi się coś krzywo przykleiło, żeby mógł to jeszcze odkleić. I po prostu teraz w miarę tutaj równo z brzegiem składam sobie moją kopertkę. Tu oczywiście jak nam coś wystaje, to sobie przycinam nożyczkami, żeby wszystko było ładnie. Tu nam się zamknie. Super, to sobie odkładam. To sobie też odkładam. Robię sobie porządek. I teraz wezmę sobie biały. O, ja sobie jeszcze robię tak, o tutaj, bo będę za chwilę wiązał sznureczek. Bo zrobimy ją zawiązywaną na sznureczek. Ja tutaj mam taki biały sznurek. Troszkę sobie tego sznurka utnę i teraz po prostu sobie go tutaj zawiążę. Będzie jeden. O, i tu będzie drugi guzek. I teraz po prostu sobie zawiązuję kopertkę tutaj dookoła. Na tym tutaj sobie zostawię troszkę dłużej tego sznurka, bo w razie jakbym sobie chciał coś, to tutaj możemy sobie uciąć. Też do końca nie. A tutaj, bo może sobie jakąś potem na samym końcu tutaj zawieszkę do tego sznureczka sobie przywiążemy. Dobra, ja sobie tu jeszcze przejadę dokładnie. Kopertkę mamy zrobioną. Dobra, teraz bierzemy sobie nasz album. Teraz możemy to przykleić sobie tą naszą kartę tutaj na tą stronę pierwszą okładkową. To staram się mniej więcej przykleić na środku. I to będzie tutaj, tylko że sobie tutaj jeszcze zrobimy kieszeń. Tutaj sobie, gdzie jest moja kość? Była tu przed chwilką. O, jest. Tutaj sobie dociśniemy wszystko, żeby nam tu ładnie wszystko przyglądało,
przylegało. I teraz biorę sobie tutaj ten wymiar. Mamy 8 cm, czyli myślę, żeby ona nam tak ładnie tutaj wyglądała, czyli myślę, że możemy sobie spokojnie 10 cm, czy to nie będzie za dużo, nie zasłoni nam tej dziewczynki tutaj aż tak? Nie, tej dziewczynki nam tak nie zasłoni, czyli możemy sobie zrobić głębokość kieszeni na 10 cm, natomiast tutaj, jeżeli tutaj mamy wymiar 15 cm, to ja będę potrzebował 17 cm, ponieważ będę jeszcze potrzebował po 1 cm z jednej strony i z drugiej strony na zakładeczki, czyli teraz potrzebuję kartonik o wymiarze 10 na 17 i ja sobie właśnie wyciągnę sobie arkusz, z którego sobie wytnę. Dziesięć centymetrów. Na 17. Dobra. To na razie sobie odkładam. Tutaj mam ten arkusik 10 na 17. 10 na 17. I teraz biorę sobie tablicę do bigowania i robię sobie z jednej strony i z drugiej strony centymetrowe zakładeczki. To jest około raz, dwa, trzy te rowki. Trzy te rowki. Zaginam sobie z jednej strony, z drugiej strony. Biorę sobie nożyczki. Ścinam sobie delikatnie tutaj te płateczki, żeby nam tutaj po przyklejeniu kieszeni nic nam tak za bardzo brzydko nie wystawało. Niech to będzie wszystko tak ładnie, estetycznie wykończone. Niech to będzie tak wszystko ładnie, estetycznie wykończone. I teraz biorę sobie też taśmę dwustronną. I zaklejam sobie spód kieszeni. A robię to dlatego, żeby maty, które włożę do kieszeni, one mi tak nie wylatywały. Bo można by było zrobić tutaj jeszcze zakładeczkę, ale to jeżeli wtedy planujemy dużo włożyć do kieszeni, to ona jest wtedy taka, że może pomieścić, a jeżeli sobie zrobimy tylko tutaj takie luźne boczne, to one też pomieści dużo, ale ona już nie będzie taka, nie będzie nam wtedy tak z tej kieszeni wypadać. Tu i drugie skrzydełko. I drugie skrzydełko. Sobie tutaj odkładam. Tutaj biorę sobie tą moją bazę i przykładam, czy mi tutaj wszystko ładnie pasuje do przyklejenia tej kieszeni. Wszystko ładnie mi tutaj pasuje, dziewczynkę widać, kościół widać, tutaj też jakaś dekoracja jest, czyli mogę sobie śmiało odlepić te taśmy. Biorę sobie klej, delikatnie jeszcze sobie tutaj tą taśmę smaruję. Smaruję klejem i delikatnie przykładam sobie tutaj, żeby mi tutaj wszystko ładnie pasowało, równiutko. O. Dobra, i teraz biorę sobie tą kolekcję 20x20. Też sobie ją wyciągnę. I teraz potrzebuję kawałek kartoniku. Może na tym
Może sobie to damy tutaj. I tutaj to możemy sobie przystawić też inny kartonik, może sobie o i chyba to weźmiemy, jest takie bardziej delikatne i tutaj sobie damy tą różową kopertkę, o super, tu jest, a tu jest akurat niebieskie dla chłopczyka na razie nie wykonujemy albumu, więc ja sobie teraz wezmę wymiar z tej kieszeni, czyli tutaj mamy 10 cm, czyli ja robię sobie 3 mm krótsze, czyli będzie 9,7. Ja sobie lubię wziąć kawałek i sobie zapisać, bo ja za chwilę mi się to wszystko pomyli. 9,7 i tutaj mamy, tu powinno być 15, jest 15, czyli będzie 14,7 na 14,7. Czyli taki sobie kartonik dotniemy. 9,7. 9,7. Na 14,7. Na 14,7 to sobie tutaj teraz przykleimy. I to sobie przykleimy tutaj. Mam nadzieję, że wy wszystko widzicie. Dobra. I ta kopertka pójdzie tutaj na środek. Z tym, że ja sobie ją jeszcze podbiję białym. Tu mam akurat taki mi zostało, więc ja sobie teraz wezmę, tutaj mam 8, czyli będzie 8, tak? 8, dobrze patrzę? Tak, 8 i 3 i tu ma na 10, 10 8, czyli będzie 11,2 na 8,3, 11,2 na 8,3, 11,2 11,2 na 8,3 na 8,3 i tutaj taka, żeby to delikatnie się jeszcze fajnie tutaj podbiło. A wiecie co? A może by tylko przykleić tutaj z boku i tutaj, a tu zrobimy sobie dodatkową kieszonkę. O, widzicie? Czyli podkleję sobie tu, podkleję sobie dół i tutaj bok. I to sobie przykleję tutaj. A tam będziemy mieli miejsce na kieszonkę i możemy sobie jakiegoś na przykład taga tam włożyć i to wszystko teraz maruję klejem. Smaruję sobie klejem i staram się to w miarę, może wy nie widzicie, na środku to przykleić, docisnąć. Widzicie, a tu nam powstała pod kopertką taka kieszonka, więc możemy coś jeszcze ewentualnie włożyć. I sobie teraz jeszcze dotnę trzy maty na zdjęcia.
kropka. I tutaj też sobie to dotknę. I trzecia. I tutaj mam, będą trzy maty na zdjęcia włożone. Tu oczywiście może jakiś jeszcze symbol, jakąś chostyjkę albo jakiś kielich. Tu będziemy sobie jeszcze ozdabiać, ale tutaj jakby wyciągnę to wszystko z kieszonki, to, to jest nie ten. Mam jeszcze jeszcze poszukam sobie tuszu, żeby zobaczyć, żeby sobie odbić te stempelki na matach. Tu mam albo tu mam ten papier, to zobaczymy, którym to będzie lepiej. Ten jest jakiś taki słaby, nie wiem, czy się już czasem chyba nie kończy. O, tym sobie odbijemy. Czyli to wyciągam. To na razie odkładam. I sobie teraz ciągniemy. Pierwszy. Druga mata. I trzecia. To sobie odkładam. I tutaj sobie wsuwam sobie te maty do kieszonki. I pierwszą stronę mamy, gotową. Robimy chwilkę przerwy. Ja sobie tutaj troszkę ogarnę i za chwilę będziemy działać z drugą stroną. Cześć, witam Was po krótkiej przerwie. Przed przerwą wykonaliśmy sobie pierwszą stronę okładkową, na której znajduje się kieszeń dolna. Na kieszeni jest kopertka i tutaj w kopertce, boże, w kieszeni znajdują się trzy maty na zdjęcia. I teraz przechodzimy do zrobienia drugiej strony. Ja doszedłem do wniosku, patrząc ile trwa pierwsza część, stwierdziłem, że jednak szybciej będzie, jeżeli sobie te wszystkie materiały przygotuję wcześniej, bo to takie docinanie, dobieranie, wybieranie strasznie długo schodzi, a nie chciałbym, żeby te filmy trwały po półtorej godziny czy po dwie godziny, bo to jednak jest stanowcze. Ja wiem, że to jest wszystko tak po kolei pokazane, tu docinam to, ale ja tu mam wszystko poopisywane, ile każda kartonik, karteczka czy arkusz, jaki ma wymiar, więc myślę, że to też będzie wszystko logiczne i fajnie to wszystko tutaj sobie pokażemy. Na tej stronie ta strona będzie się składała z, że tak powiem, z takich dwóch klapeczek, na które będzie klapeczka z tej strony i będzie klapeczka górna i dolna. One będą na siebie zachodzić i to będzie wszystko zamykane na książeczkę i na magnes. Tutaj mam już przygotowane naszą bazę, spód naszego, to co będziemy przyklejać na nasz album i to ma wymiar 15 na 15. I tutaj mam dwa arkusze o wymiarach 15 cm na 12 i z tych arkuszów
arkuszów, arkuszy, nie wiem jak to się dokładnie wymawia, wykonamy sobie właśnie teraz nasze klapeczki i od razu się zabierzemy się za to. Tutaj wzdłuż tej dłuższej krawędzi zrobimy sobie taką centymetrową zakładeczkę, którą będziemy sobie zakładać, będziemy sobie tą klapeczkę mocować. Ja robię to na centymetr, to jest na tej tablicy do biegowania około mniej więcej 3 terowki i przejeżdżam sobie na jednej i przejeżdżam sobie raz, dwa, trzy na drugiej. Tablicę sobie na razie odkładam. To sobie zaginam w drugą stronę i tutaj sobie też zaginam w drugą stronę. Biorę sobie nożyczki, ścinam sobie delikatnie te skrzydełka, żeby nam tam nic spod spodu nie wychodziło. To sobie wyrzucam do kosza. Biorę sobie ten arkusz i teraz będziemy sobie po prostu najzwyczajniej w świecie mocować nasze klapeczki. O, ja sobie układam równiutko chyba. No to wiecie, to jest zawsze tak, że na oko chłop w szpitalu umarł. Nie wiem, czy nie będę musiał wymienić mojej gilotyny, bo chyba mi coś zaczyna krzywo ciąć. Dobra. Biorę sobie klej. Mam nadzieję, że nie będzie zatkany, jak to zawsze. Tutaj sobie otwieram i sprawdzam sobie, czy mi tutaj klej czasem nie podciekł. I to samo robię sobie od spodu, czyli sobie przystawiam odwracam smaruję sobie klejem tutaj, zaginam, dociskam, otwieram sobie z jednej strony, otwieram sobie z drugiej strony, z tym, że ja sobie te klapeczki z tyłu wzmocnię jeszcze taśmą. To są moje nożyczki do taśmy. Dobra, są. Tutaj sobie wzmocnimy. Raz, że będzie się to lepiej trzymało, a dwa, będzie nam tutaj potem to będzie tak fajnie nam jak to się nazywa, bo mi słowo uciekło. Trzymać potem tą naszą. W sensie to jest. Dobra, tak. Ok, i teraz zajmiemy się oklejeniem tutaj naszej gdzie tu jest jakaś skaza na papierze, ale to nic, to pewnie przykryjemy tą i sobie tutaj obkleimy teraz te naszą bazę, tę klapeczkę z tej strony i ona ma wymiar 14,7 na 10,7. Ja sobie zawsze robię o 3 mm
mniejsze. Smaruję sobie klejem. To. I sobie tu przykładam i obklejam. Dobra. I tak samo też wymiar 14,7 na 10,7. Przyklejam sobie tą dolną klapeczkę, patrzę, żeby te napisy były w odpowiednią stronę i tu sobie przyklejam. I mam tutaj też przygotowane maty na zdjęcia, które sobie tutaj wkleimy. Matę mam wymiar, tak jak tu widzicie, 9,5 na 13,5, bo po wklejeniu zdjęcia o wymiarze 9 na 13 powstanie nam jeszcze taka fajna, elegancka rameczka. I to doda właśnie takiej elegancji temu. Tutaj sobie przykleję. Patrzę, czy nagrywa. Chyba nagrywa. Chyba wszystko widzicie. Nie ucieka wam za bardzo z kadru. I tutaj mam tak samo. 9,5 na 13,5. I tutaj sobie też przyklejamy i tu już będziemy mieli takie coś. I tutaj mam przygotowane też o wymiarach 9,5 na 13,5 to będzie 9, nie, tu będzie, dobrze, to jest taka książeczka, którą sobie tutaj też wkleimy, z tym, że weźmiemy sobie teraz tusz i nie ten, ale bym zrobił. Moment, muszę to gdzieś coś odbić. Ale by było. Jakbym takim czarnym doładował. Tu i tutaj sobie odbijamy. Raz. Tutaj sobie odbijamy. Dwa. I tutaj sobie odbijamy. Trzy. I tutaj od razu, żebym nie zapomniał, też sobie dziabniemy. Raz. I dziabniemy sobie dwa. To sobie zatkam, żebym sobie czasem czegoś nie pobrudził. I teraz sobie to mniej więcej tutaj tak na środku, chociaż nie jest powiedziane, że musi być na środku. Przyklejam taką książeczkę i tu się zamyka w ten sposób i tu się zamyka w ten sposób.
Tutaj mam docięte też na wymiar 14,7 na 10,7 i tutaj sobie przykleimy, obkleimy sobie górę na razie. Tak, bo tu na dole będziemy przyklejać, łapać magnesem. Obkleimy sobie górę. Obkleimy sobie tutaj tą górną klapeczkę. Tylko ja sobie otworzę na razie w ten sposób. Dobra. I na razie to sobie, to pójdzie tutaj na spód, tylko to na razie sobie zostawię, bo zabierzemy się za tą moją książeczkę. Do książeczki będziemy potrzebować arkusz papieru, który ma 28,5 na 13,5. Ja sobie teraz wezmę mój trymer. Wezmę sobie mój trymer. Funkcją bigowania i teraz na wysokości 9,5 cm biguję sobie z jednej strony i biguję sobie z drugiej strony. Dobra, to sobie odkładam i teraz będę sobie składał książeczkę. Jedna strona i druga strona. Oczywiście od razu to będzie się tak otwierało, od razu sobie zaznaczę, bo ja lubię sobie w tych książeczkach zapominać oznaczyć miejsce na zdjęcia. Tu. Tu. I tu. Ona nam się będzie w ten sposób zamykać. To sobie odłożę. Teraz wyznaczę sobie 13,5 na pół. Nie będziemy się tutaj głowić, ile to będzie. I to będzie 6,7, 7,5. Wyznaczam sobie środek tutaj i środek tutaj. 13,5, 6,7, 6,7. O, to będzie. I teraz biorę sobie taśmę dwustronną. I po prostu sobie przyklejam tutaj. I biorę sobie drugi kawałek. I przyklejam sobie drugiej strony, dociskam sobie tu, dociskam sobie tutaj. Tu mam przygotowaną wstążeczkę, którą sobie tutaj przykładam i tutaj mam docięte na 9,2 na 13,2. Tutaj będzie nasz początek naszej książeczki, znaczy początek, przód. I to sobie przyklejam tu. Dobra. To sobie już tak przykleję, żeby tutaj to z tą rzeczką mi tutaj już sobie dosychało.
mniej więcej na środku. Dobra. Dobra. I teraz bierzemy sobie tą naszą klapkę. I to będzie tutaj. Dobrze. Bierzemy sobie, tylko ja sobie wezmę teraz szerszą taśmę, bo będziemy bawić się magnesami, że tak powiem. Ucinam sobie kawałek. Daję sobie ją tutaj. To ma 15, 7. 7,5 będzie tutaj na środku. Daję sobie tutaj. Muszę sobie wyciągnąć moje pudełeczko z magnesami. Biorę sobie. Parę magnesów, żebym ja to teraz dobrze zrobił i żebym się nie pomylił, to sobie teraz tak otworzę sobie to, ściągnę sobie to, przykleję sobie to tutaj na środku, jedno sobie ściągnę, zabezpieczę to, ten magnes drugą tutaj foliką. I to sobie ściągnę. Tutaj sobie posmaruję klejem tą taśmę, żeby mi się to dobrze trzymało. I przykleję sobie. Mi coś się przytyka. I teraz przykleimy sobie to tutaj. Sobie tylko tak dźwignę, zobaczę, czy mam. Dobra, w miarę równo jest tutaj, gdzie był ten magnes, też sobie troszkę przycisnę, objadę sobie dookoła. Dobra, i tutaj mamy teraz to. I ja sobie to robię w ten sposób, że tutaj sobie troszkę brudzę i przykładam sobie tu. I tu mi się odbił ślad. I tu mi się odbił ślad po magnesie. Ja go tutaj widzę, w którym miejscu on ma być. Ja sobie go teraz ściągam, odwracam i przyklejam go tutaj na to miejsce. I tak samo jak pod na tamtą klapeczką, zabezpieczam sobie tutaj miejsce. Dodatkowo ściągam sobie tą folijkę i przykładam sobie. A to ja miałem jedno? A to nic, utniemy i zrobimy sobie z tego dwa. Chyba. Mam nadzieję, że ja to teraz zawiążę. Dobra. Maksymalnie tutaj. Albo mi się gdzieś zawieruszył, albo gdzieś spadł drugi kawałek. O, jest! Ale zrobiłem. To nic, może mi tyle spadł mi drugi. Tak myślałem, że były dwa. To nic, może mi się uda zawiązać z tego. Dobra, i tutaj sobie muszę szybko dociąć, bo sobie nie dociąłem.
na 13, gdzie będzie, dobra, 13,2 na 9,2. Zapomniałem sobie dociąć i po prostu tutaj tą taśmę sobie też smarujemy i dodatkowo smarujemy sobie tutaj tył, przyklejamy. I tu będzie nasza książeczka, tylko my ją musimy teraz przykleić, więc ja sobie tutaj delikatnie zaznaczam, do kiedy sobie, do jakiej odległości mogę sobie posmarować tu, tu i tu klejem. Dobra, i to sobie tutaj, tutaj złapało. Ja sobie tylko dźwignę tu, żeby było prosto. Gdzieś tu miałem moją gumeczkę. Te kreseczki, co sobie rysowałem, sobie teraz wymarzę. O, żeby nic nie było widać. Boję się, że mi tu będzie za mało tego. Widzicie? I to się już będzie fajnie wszystko zamykało na magnes. Próba generalna, czy mi się to... Powinno mi się to ładnie tutaj zawiązać i powinno wystarczyć. O, wystarczy, spokojnie. A już się bałem, że mi braknie nawet tutaj troszkę. Wyrównamy. Dotniemy, to się będzie tutaj zamykało. Tylko sobie jeszcze poszukam. Zapalniczki i sobie... Tak, teraz się nie... O, było. No. Złośliwość rzeczy martwych, to nic, nie przytopię, muszę sobie nową zapalniczkę kupić. I tu mamy dziewczynkę, tu ewentualnie dodamy sobie, jeszcze będziemy sobie w ostatniej części będziemy sobie ozdabiać, ten album wykańczać. I teraz nam nic nie pozostaje, jak sobie tą po prostu stronę wkleić. Wkleić do naszego albumu. Dobra, to bierzemy nasz album i po prostu sobie tutaj teraz tą stronę wklejamy. Wrócę sobie zobaczyć, czy mam równo, chyba wszystko równo. Jeszcze sobie to otworzymy i sobie tutaj podociskam wszystko. No i widzicie, i tutaj mamy, to się nam zamyka.
I to nam się ładnie też tutaj wszystko się dociska. I tym sposobem mamy dwie strony naszego albumu komunijnego zrobione. Ja Wam bardzo dziękuję serdecznie za tą pierwszą część. Ona będzie przydługawa, ponieważ no troszkę zawaliłem. Myślałem, że to będzie pójdzie sprawniej, że to pójdzie fajnie, jak no będziemy sobie tak robić na bieżąco, ale jednak bardziej chyba czuję się komfortowo, jak mam wszystko już wcześniej przygotowane i chyba będę sobie tak przygotowywał już teraz na każdą część, tak jak dzisiaj z tą drugą stroną, że będę opisywał wszystko po kolei, co i jak się będzie działo. Nie będę przedłużał, bo i tak to wszystko, ta dzisiejsza pierwsza część naszego albumu dość długo trwa. Także za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam Was na kolejną część. Wykonamy sobie dwie kolejne strony, stronę trzecią i stronę czwartą. Te dwie strony mamy już załatwione, także bardzo serdecznie dziękuję stałym widzom, którzy śledzą mój kanał. Dziękuję za to, że są, za to, że mnie wspierają w tym moim działaniu i w tym prowadzeniu mojego kanału. Nowych widzów oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, do wciśnięcia czerwonego przycisku subskrybuj, do wciśnięcia dzwoneczka, żeby być na bieżąco ze wszystkimi projektami, które pojawią się u mnie na kanale. Jeżeli wciśniecie dzwoneczek, to zostaniecie poinformowani, że właśnie pojawiła się kolejna część tego albumu komunijnego. Bardzo serdecznie zapraszam Was również na moje media społecznościowe, na Facebooka, Instagrama, TikToka, Pinteresta. Tam też znajdziecie, tutaj na kanale przez cały kwiecień będzie się pojawiać album komunijny, a tam podejrzewam, że będą się pojawiać inne inspiracje typu karteczki, coś będziemy sobie działać, więc także bardzo serdecznie Was zapraszam. Tyle na dzisiaj, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia w kolejnej części. Pa!